Krystusa poznałam dosyć dawno. W 2000 roku. To jest dosyć dawno. Ale powiem wam troszkę o moim życiu wcześniejszym, za czym go poznałam. Ono było niedobre. Wychowywałam się w takich mało sprzyjających warunkach. Tata mój nadużywał alkoholu. Moja mama się bała. Byłam jedynaczką, bałam się razem z nią. To, co się działo w domu, wieczne awantury, picie i tak dalej, niestety zdeterminowało moje całe życie, więc byłam w ciągłym lęku. Niestety brak poczucia wartości spowodował, że dużo głupot w życiu zrobiłam. Jak już byłam taką większą nastolatką, taką większą dziewczyną, tak bardzo pragnęłam miłości, że szukałam ich gdzie? No tam, gdzie są mężczyźni, prawda? Więc troszeczkę ich przewinęło się przez moje życie. I to nigdy nie były dosyć fajne związki. Ciągle był ból, ciągle był jakiś zgrzyt. Ale tak naprawdę chciałam się bardzo wyrwać z domu. Wyjść za mąż. I zdarzyło się, że wyszłam za mąż właśnie w wieku 20 lat. Szybciutko urodziłam mojego syna, który ma teraz prawie 30. I co? Małżeństwo też, do niczego po prostu. Zaczęłam popijać alkohol, bawić się ciągle. Chciałam zabawy, dlatego że myślałam, że to moje życie wypełni. No niestety było jeszcze więcej bólu. Nic nie wypełniło to mojego życia. I kiedyś tak na kacu, tak naprawdę, szłam przez ulicę i tak zawołałam do Boga. To jest takie, myślę, często standardowe takie, bo słyszę to często. Boże, jeżeli jesteś, to zmień moje życie. Bo tak naprawdę to nie było, bo w moim życiu tam chodziłam do kościoła, tylko tak, bo mi kazali, także nawet nie myślałam o tym za dużo. Ale w pewnym momencie zawołałam, jeżeli jesteś, zmień moje życie. I był taki moment, pracowałam w takim zakładzie w Kielcach. Nie lubiłam tej pracy bardzo. I tak się tu zdarzyło, że zmieniłam tą pracę. Zaczęłam pracę w pracowni reklamowej. No, bardzo fajna praca, podobało mi się. Tam było też bardzo dużo imprez. Rozrywkowi ludzie, więc pomyślałam sobie, no fajnie. Także będzie mi dobrze tutaj. Ale wcale nie było dobrze. I w pewnym momencie moja szefowa przyjęła do pracy takiego chłopaka. W ogóle to było bardzo dziwne, bo ona szukała naprawdę profesjonalisty. On był bardzo dobrym malarzem, ale z reklamą tam nie za wiele miał wspólnego. Ale przyjęła go. Potem się zastanawiała, czemu ja to w ogóle przyjęłam. Ja to już wiem czemu. Po prostu był wierzący człowiek. Zaczął mi opowiadać o Chrystusie i w ogóle powiedział mi tak prostą rzecz. Jezus cię kocha. Ja mówię, człowieku, no weź się opanuj, jak mnie kocha, jak w ogóle moje życie jest takie do niczego i w ogóle jak może mnie Bóg kochać, jeżeli już nic się w moim życiu nie układa. Ale nie wiem dlaczego, ale walczyłam ze sobą i z tym słowem i zastanawiałam się tak naprawdę, jeżeli tak jest, to chciałabym chyba więcej dowiedzieć się na ten temat, więc pytałam. Robiliśmy te reklamy i pytałam go, ciągle go pytałam. On mi odpowiadał. Jedna natura w moim wnętrzu walczyła z tym, druga bardzo tego chciała i tak troszkę to mijało. I w pewnym momencie Marek powiedział mi, wiesz co, zacznij czytać Ewangelię, zacznij szukać Boga sama. I przyszłam do domu i rzeczywiście zaczęłam sobie czytać od Ewangelii Jana. Wtedy wydawała mi się ona najkrótsza. Tak wcześniej, że to podczytywałam sobie Ewangelię, ale nic z tego nie rozumiałam. I zaczęłam ją czytać z taką prośbą. Pokaż mi się, Jezu, po prostu pokaż mi, jaki jesteś. Chciałabym Cię naprawdę poznać. I powiem wam, że najbardziej chyba dotknęła mnie ta historia o tej cudzołożnicy, którą chcieli ukamienować. To jakoś tak chyba poczułam się tak jak ona.
to było dla mnie bardzo niesamowite, niesamowite. Ale nadal jeszcze jakoś tak wahałam się, czy przyjść do tego Jezusa tak naprawdę, czy oddać Mu to życie, tak ciągle jeszcze chciałam słuchać tego, co Marek do mnie mówi. I Marek mi dał taką książeczkę, ona była taka dziwna, napisane było na niej serce człowieka i wewnątrz każdy grzech człowieka był w ogóle przyrównany do jakiegoś zwierzęcia. Wydaje się to dziwne i głupie, prawda? Ale ja siadłam sobie kiedyś sama w pokoju. Nie było, już mój syn miał wtedy 7 lat, nie było go, mojego męża też nie było, bo ciągle go nie było właściwie w domu. I czytając tą książeczkę, zaczęłam tak strasznie płakać, bo po prostu zobaczyłam, że to życie moje właśnie tak wygląda, że ono jest okropnie grzeszne. Ja całe życie czułam się ofiarą tak naprawdę. A teraz zobaczyłam, że to ja mam problem. Ja po prostu mam problem. I że te wszystkie rzeczy mnie dotyczą. I nie wiem, to było tak, jakoś takie niesamowite duchowe przeżycie. Siedziałam w fotelu i czułam się, jakbym zapadała się w ten fotel. Po prostu czułam się, jakby było zimno, jakby było ciemno, czarno. I na końcu tej książeczki była po prostu modlitwa. Była modlitwa oddania życia Jezusowi. Ja klęknęłam w domu, zaczęłam płakać. Mówię, Jezu, ja naprawdę chcę Tobie oddać moje życie i chcę, żebyś Ty był w nim. I powiem Wam, że to było tak duchowe przeżycie, że zobaczyłam, jakby 1000 świateł się zaświeciło dla mnie wtedy. To było po prostu piękne. Obudziłam się rano też z takim samym uczuciem. Poleciałam tak na skrzydłach do pracy, opowiedziałam mojemu koledze, co się wydarzyło w moim życiu i to było wspaniałe. Bardzo dużo prześladowania miałam w domu. Nie mogę w jakiś czas chodzić do kościoła, nie miałam pojęcia o tym, co teraz wiem, w jaki sposób walczyć w ogóle, w jaki sposób się przeciwstawiać takim rzeczom. Trafiłam do kościoła też, który no, chyba nie nauczył mnie do końca takiej właściwej drogi. Cały czas myślałam, że jestem tym grzesznikiem zbawionym z łaski, że muszę czekać na nie wiadomo co i tak trochę poplątało się to moje życie. Rozwiodłam się, potem wyszłam za mąż po raz drugi, za mojego żona, który jestem cały czas teraz. Super gość, naprawdę. I co? I weszłam po prostu w to małżeństwo z radami poprzedniego. Wniosłam to wszystko po prostu, co miałam nieuleczone. No i nasze małżeństwo było też okropne, to też było złe. Po prostu nie umieliśmy w ogóle ze sobą żyć, nie umieliśmy w ogóle ze sobą współgrać, więc też rozjechały się te nasze drogi przez chwilę. Wlazłam po prostu w jakiś głupi związek. Niestety zdradziłam mojego męża. Poraniliśmy się nawzajem. Myślałam, że już po prostu nie ma dla mnie ratunku. Naprawdę, myślałam, że już nie ma dla mnie ratunku. Ciągle byłam wychowana w takim słowie, że no już jak zgrzeszę, to już koniec. Po prostu to już nie ma mnie w ogóle. I kiedyś w takim, już takim strasznym momencie, kiedy już byłam tak bardzo, bardzo tym zmęczona i tak bardzo chciałam, żeby było inaczej, znowu klęknęłam i powiedziałam, Boże, jeżeli jeszcze chcesz mnie słuchać, to jeżeli Ty mnie nie wyciągniesz, to ja po prostu zginę. I znów poczułam, jakby mnie po prostu ktoś wyrwał. Wszystko, co złe odeszło. Po prostu, nie wiem, ja tego czasami, to tak wydaje mi się, że ja tego nawet nie umiem wytłumaczyć. To są po prostu były takie momenty, kiedy następował taki przełom, że już w ogóle nie chciałam absolutnie wrócić do tego, co było złe. Zaczęliśmy z Przemem na nowo budować nasze małżeństwo. To było trudne, bo tutaj przebaczenie i tak dalej. Także trudne to były momenty i kiedyś stanęłam właśnie przed Bogiem i powiedziałam, Boże, ja nie wierzę, że chrześcijaństwo tak wygląda. Ja nie wierzę, że musimy się ciągle zmagać z porażkami, że musimy ciągle upadać, wstawać, ja nie wierzę. I wtedy dostałam takie bardzo mocne przeświadczenie, to był tak mocny grzmot dla mnie po prostu, jak chyba raz w życiu to usłyszałam. Boże, Bóg powiedział do mnie, ja muszę być pierwszy. Musisz zrzucić w stronę swojego serca wszystko. Swojego męża, swoje dziecko, wszystko. Ja muszę być pierwszy. Nie bój się, ja Ci pomogę.
Ja się wszystkim zajmę, a ty mnie zacznij szukać. I tak zrobiłam. Trafiłam na... Powiedziałam wtedy po raz pierwszy, chyba taką decyzję podjęłam. Tak jest, powiedziałam, tak jest, tato. Tak jest, Boże, tak zrobię. I wtedy dotarły do mnie nauczania Andrew Womacka. Zaczęłam je intensywnie słuchać. Bardzo mocno mnie dotykało. W ogóle byłam bardzo zdziwiona, że ja w ogóle jestem sprawiedliwością, że jestem światłością, że jestem w ogóle sprawiedliwa dzięki Jezusowi. Także to było dla mnie tak mocne. Wtedy zostałam ochrzczona Duchem Świętym naprawdę bardzo mocno. Modliłam się kilka nocy w ogóle bez snu i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Byłam zmęczona. Byłam bardzo szczęśliwa. Nasze małżeństwo też się leczyło. Mój mąż widział moje zmiany, bo przede wszystkim ja się zmieniałam. Potem pomodliłam się. Mój Boże, daj mi takiego nauczyciela polskiego, który tak myśli jak Andrew Womack. No i chwała Bogu, przyjaciel Artur się zagadką pojawili na naszej drodze. Więc zbudowaliśmy już fajne, mocne rzeczy. Oczywiście nadal budujemy i nadal po prostu są wspaniałe rzeczy w naszym życiu. I przede wszystkim najbardziej, co mnie cieszy, to, że jestem właśnie tutaj w tej społeczności, która dla mnie jest takim marzeniem moim, żeby po prostu być tutaj, co zresztą Bóg spełnił i będziemy tutaj niedługo mieszkać, będziemy z Wami i bardzo się z tego cieszę i bardzo Was kocham i dziękuję, że tutaj jestem w ogóle. Amen.